Dziękujemy bardzo. Czy są pytania do pani profesor? Bardzo proszę. Ja chciałabym się zapytać, jaka jest różnica między ziołami uprawionymi tak, w sposób taki bardziej przemysłowy, a takimi pozyskanymi dziko rosnącymi? Czy są badania na temat różnic w wartościach po prostu odżywczych? To znaczy tak. Jest szereg powodów, dla których wprowadza się zioła na plantacje produkcyjne. I odpowiadając na pani pytanie, taką podstawową rzeczą jest fakt, że skład, zawartość poszczególnych substancji biologicznie czynnych w zależności od warunków siedliska jest różna. I jeżeli pani będzie zbierała, nie wiem, dziurawiec, mniszek lekarski, w Małopolsce, w Świętokrzyskim, na Mazowszu i nad morzem, to mogą być trzy różne składy. No, także pierwszy taki najważniejszy warunek, dlaczego Unia Europejska walczy o produkcję na dużych plantacjach, to przede wszystkim dlatego, że my wiemy, co siejemy, wiemy, jak uprawiamy, wiemy, jak nawozimy i wiemy, co zbieramy. Bo przy dużej plantacji robi się próbę jakościową na końcu, prawda? Co zmienić, co poprawić, żeby tych substancji biologicznie czynnych było jak najwięcej. Więc dlatego wydaje mi się, bo skąd jeszcze takie, bo ja bardzo często dostaję, na przykład ktoś przywozi z Altaju, z Uralu, z Indii, ktoś przywozi i mówi, a przywiozłem ci świetny prezent. No i pierwsza rzecz, co ja dawniej robiłam, to ja biorę do badań. No bo jeżeli mam taką możliwość, to często w ogóle z tego nie korzystam, tylko od razu biorę do laboratorium, prawda? No i co się okazuje? Że temperatura, liczba godzin naświetlenia, że podłoże, jakie jest, prawda, niskie temperatury, bo bardzo wiele z tych roślin, o te wszystkie, co to tam ponad 2000 nad poziomem morza, to one w ogóle przez jakiś czas wymagają niskich temperatur. Jak my je chcemy wysiać i nie mamy pewności, czy takie temperatury będą, no to przeprowadzamy stratyfikację, tak? Czyli nie wiem, czy to jest takie pojęcie znane. Stratyfikacja polega na tym, że się miesza te nasiona z piaskiem wilgotnym, trzyma się przez określony czas, potem się je wkłada do lodówki na 2-3 miesiące, na taką temperaturę. Dla każdego gatunku jest trochę różna, ale mniej więcej minus 4, minus 5 stopni. I dopiero po tym okresie my je możemy wysiać, bo wiemy, że skiełkują. I to są takie założenia podstawowe. No, bo jeżeli chcemy znać jakość, to musimy wiedzieć, jaka jest produkcja. O, w dietetyce to się mówi tak, że najważniejsze jest od pola do stołu. W ziołach to będzie od pola do apteki, czy od pola do sklepu zielarskiego, prawda? My całą technologię, całą drogę znamy. Przy ziołach najlepsze jest system ekologiczny. No i wtedy my to mamy pod kontrolą, calusieńki czas. Natomiast ze stanu naturalnego pani nigdy nie wie. A może sąsiad palił butelkami i to wszystko opadło. Ja pani podam taki jeszcze, może taki przykład, który najbardziej jest chyba zrozumiały. Rośliną testową, jeżeli chodzi o opady różnych zanieczyszczeń, jest sałata. I teraz tak, no powiem to trochę tak od kuchni. Moja córka miała kolejno 3 chomiki. Cały czas mówiłam, Aniu, nie kupuj sałaty, bo zdechnie. Nie, mamo, ja przyniosłam od pani z jej działki. Tyle, że działka była pod Krakowem. Wszystkie chomiki po sałacie zdychały. No, co się robiło w Krakowie, co było także taką rzeczą znaną? Jest taka część Krakowa, gdzie było bardzo dużo szklarni. Ich już w tej chwili nie ma, tam wszędzie są bloki. I teraz ci ogrodnicy, wiedząc o tym, że Bonarka jeszcze wtedy działała, no to pierwsza rzecz, co robili, to zgłaszali, że Bonarka ich truje. I zgłaszali to do mnie, do nas na uczelnię.
Ja przez 45 lat wykładałam na Uniwersytecie Rolniczym, więc przychodzili do katedry i mówili, a proszę to, tu mamy takie. No to się jechało, łapało się te pyły z bonarki i co się opylało? Sałatę. I potem się robiło analizy tej sałaty, tak? No i wtedy się okazywało dopiero, no rzeczywiście, no ogrodnik ma rację. Tyle, że ktoś mu dał zezwolenie na te szklarnie wtedy tam, no co także było pomyłką. To samo było bardzo długi czas z hutą imienia Lenina. To samo było. Później no Skawina cała, prawda? No to też zanieczyszczenia, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia. Więc jeżeli uprawiamy, to dla nas się liczy przede wszystkim jakość. My musimy wiedzieć, skąd ten surowiec jest i czy spełnia kryteria. Nie wiem, czy pani odpowiedziałam, ale, ale starałam się. Nie wiem, czy zaraz. Ja mam pytanie, czy można połączyć szczodraka z dżurawcem w tynkturze? Nie radziłabym. Dlatego, że tak, po pierwsze zupełnie różne działanie, po drugie, jak pani pewno wie, dziurawiec jest fotooptyczny, szczodrak nie, więc szczodrak może pani zażywać, dziurawiec tylko w zimie i jeżeli się regularnie pije, prawda, nie wychodzić na słońce, ponieważ na skórze się pojawiają rude plamy, bardzo trudne do likwidacji, tylko praktycznie za pomocą laseru. Nie radziłabym. Można szczodrak połączyć na przykład z różańcem. No tak jak to, bo to jest podobne działanie, chcemy mieć trochę mocniejszy skład, rzadziej zażywać czy mniej zażywać. Proszę bardzo. Ja do mieszanych adaptogenów dodaję na uczy dość często mieszanki malewkę z gimku. Moje pytanie jest takie, czy są jakieś badania, które potwierdzają, że na skutek tego zabiegu zwiększa się przyswajalność? Obawiam się, że nie wszystko usłyszałam. Połączenie adaptogenów i ginkgo, czy następuje efekt synergii, czy jest lepsza przyswajalność, skuteczność? Aha. Nie trafiłam na takie badania, ale sądząc z tego, że w lekach, w preparatach gotowych pojawia się razem, to myślę, że jest to możliwe, że lepsza jest synergia i lepsze jest przyswajanie. Następne pytanie mam takie też często odnośnie cytrynca. Pojawia się, że nie wykorzystuje się tylko samych owoców, ale również liście. I pytanie, na ile składniki czynne, aktywne z owoców są obecne w liściach? Są obecne w liściach w mniejszej ilości. I dlatego, o ile mniejszej, nie potrafię powiedzieć. Dlatego, że głównie się wykorzystuje korzenie i wszystkie publikacje duże dotyczą korzeni. Wiem, że w sprzedaży są liście, ale nie ma badań dokładnych co do liści. Wiadomo tylko, że one są. Ale nikt ich nie porównywał. Bo może jedną rzecz Państwu wyjaśnię. Po to, żeby jakaś publikacja była publikacją naukową i mogła iść do druku, to badania muszą trwać 4 lata. 4 lata. Nam nie wolno wcześniej opublikować. No, inaczej to się nazywają tak zwane badania pilotowe i niewiele osób jest się w stanie na nie powołać. Dlatego ja przy niektórych, już tylko chyba przy dwóch, skorzystałam także z badań pilotowych, bo innych warunkach Polski nie było. Natomiast reszta to są wieloletnie badania. Dlatego uczciwie nie potrafię panu powiedzieć, o ile są mniejsze. Są na pewno niższe, bo nie wykorzystuje się tak bardzo liści, prawda? Jeszcze mam takie jedno ważne pytanie, tak. Bo sama zbieram zioła i kupuję zioła dla porównania. I powiem tak szczerze, że moje zioła jedzą mole, a te mole, niestety, które jedzą moje zioła, nie jedzą tych, które kupuję. Często się tak mi zdarza. Czy to jest pod wpływem właśnie może jakiejś sterylizacji tych ziół, co nie jest opisane, czy to jakiś inny związek ma wpływ na to, że ten zioła niechętnie się niskują właśnie się w takich. A gdzie pani je uprawia?
To znaczy, ja zbieram zioła takie równe. Ze stanu naturalnego, tak? Ale stara się pani z takich regionów ekologicznie czystych. Te są zakręcone nawet w słoiku, a i tak te mole z kości wysuszone tam pojawiają. A jest tak, że po prostu kupię to samo, otworzę i do mnie często się zdarza, żeby właśnie... I dowiedziałam się, że też są sterylizowane. Tak, wiedziała, żeby na właśnie... To nie zupełnie może jest tak, bo jak to pani ma na myśli mole spożywcze, czyli tak zwany mklik mączny. I ten mklik mączny najczęściej przynosimy z mąką ze sklepu. I w bardzo krótkim czasie mklik mączny rozprzestrzenia nam się w całej kuchni, przede wszystkim w produktach rozdrobnionych, czyli w maku, w orzechach, w ziołach. Bardzo często. I teraz tak, daleka bym była od takiej sugestii, że te zioła, które są w sprzedaży, są sterylizowane, czy tam konserwowane w jakikolwiek sposób. One mogą być, można mieć na myśli to, że mamy różne metody suszenia. I generalnie przy zioła zasady suszenia są dosyć takie klarowne, tak? Czyli w zależności od substancji czynnej temperatura suszenia jest różna. Na ogół staramy się nie przekroczyć 35, maksymalnie 40 stopni Celsjusza. Ale oczywiście, jeżeli suszymy dużą partię, no to my dochodzimy do tych 35 stopni. Jeżeli pani sama suszy, no to się, tak, to jest tak zwane suszenie w warunkach naturalnych, czyli wieszamy wiązki gdzieś tam pod sufitem, prawda, czy tam na strychu i czekamy, aż wyschną. Czasami, jeżeli to są niewielkie ilości, to suszymy w mikrofalówce, ale też powinniśmy do tego zastosować specjalne środki odciągające. Także na pewno sposób suszenia będzie wpływał na to, czy szybciej, czy też później nam się pojawią ten klik, ale jeżeli jest w kuchni, to on się zawsze pojawi. Ale nie wszystkie produkty, że właśnie wybieram. Nie, można, no byleby je suszyć w cieniu i byleby nie przekroczyć temperatury jakiejś właśnie takiej, która może być, spowodować utratę części substancji czynnych. Tak. Ja mam pytanie odnośnie ekstrahentów stosowanych przy alergii. Czy pani zdaniem istnieje jakaś istotna uwaga na przykład w stosunku do alkoholu etylowego, na ile na przykład wyciągi glicerynowe wyciągają, czy są skuteczne? Albo ja ogłuchłam, bo ja się podejrzę, dobrze? Bo ja nie wszystko słyszę. Chciałem spytać, na ile istotne czy ważne są ekstrahenty, które stosujemy do adaptogenów? Czy alkohol etylowy będzie miał jakąś większą, znaczniejszą przewagę na przykład nad gliceryną? Czy to ma jakieś istotne znaczenie i jakie? Chociażby na Świętym Krzyżu. Przepraszam. już korzystam. Więc na przykład ja wrócę do historii. My jesteśmy bardzo blisko Świętego Krzyża, tak? Łysej Góry. I tam w 1106 roku był klasztor benedyktynów. W tej chwili już są oblaci. Z czego byli znani? Byli znani z leków, przede wszystkim z leków. Była spora infirmeria, pod koniec były to nawet trzy pokoje i mówiło się, że benedyktyni początkowo korzystali z ziół, które były wokół klasztoru, natomiast w miarę upływu czasu zaczęli je także uprawiać, sprowadzać, skupywać i produkować. Co produkowali? Przede wszystkim tinktury, stosując 70% alkohol,
właśnie do tych nalewek, jakbyśmy to dzisiaj nazwali. I po drugie stosowali także i najbardziej byli znani z wina ziołowego. I ponieważ ja czasami miewam wykłady dla winiarzy, więc wróciłam do tej historii, że tak powiem, jaką funkcję wina pełniły. Okazuje się, że benedyktyni ze Świętego Krzyża robili tak, że robili mieszankę ziół, ściśle określonych, ale nie ma tych receptur jak na razie, i wrzucali do worka. Ten worek pakowało się do beczki z winem, przede wszystkim z winem czerwonym, i po określonym czasie się wyciągało worek, a wino ziołowe było bogate w substancje biologicznie czynne. Mało tego, również jak myślę, że większość z Państwa była na Świętym Krzyżu, więc wiadomo, że tam są dwa podejścia, prawda? I to jedno jest od parkingu i ta miejscowość się nazywa Szklana Góra, przepraszam, Szklana Huta. Skąd się to wzięło? Ponieważ benedyktyni także otworzyli hutę szkła, gdzie wytwarzano butelki i opakowania dla tinktury i dla win. I w tej chwili, jak robimy klasyczną tinkturę, to stosujemy 70% alkohol. I czemu to miało służyć? Między innymi temu, żeby nie pić tego dla przyjemności, tylko pić niewiele jako lek. Poza tym tak mocne stężenie alkoholu powodowało, że wszystkie substancje były ekstrahowane. Bardzo ich dużo, więc stąd w takiej klasyce ciągle jest 70% alkohol. Ja na uczelni używam 40%, ale zrobiliśmy też 70% różeniec i szczodraka właśnie. Różeniec górski i szczodraka Leuzee. No i myślę, że to jak najbardziej ma znaczenie, czy taki, czy taki. No to przytoczę jeszcze jeden fakt, no dlatego, że ponieważ ja mam warsztaty u benedyktynów od 10 lat mniej więcej, więc czy chciałam, czy nie chciałam, musiałam się bardzo dobrze przygotować z historii klasztornych właśnie benedyktyńskiej, a poza tym jest to najstarszy zakon w Polsce, 1044 rok, więc to w ogóle sama przyjemność takie rzeczy czytać. No i muszę powiedzieć jedno, że jak wyprodukowano takie pierwszą benedyktynkę, którą bardzo długo produkowano, ona zresztą pochodziła z Fécamp, z opactwa Fécamp we Francji, i w tej chwili rodzina autora benedyktynki upomniała się o prawa i w tej chwili to ta oryginalna rzeczywiście tylko tam jest wytwarzana. I ma też zupełnie inne opakowanie. Jak Państwo kupujecie benedyktynkę z Fécamp, to ona ma taką butelkę taką obłą, grubą, z taką dość długą szyjką. Natomiast benedyktynka produkowana w Polsce, jest produkowana aż w dwóch zakonach, ma zupełnie inne smukłe butelki. I teraz co jest na tej z Fécamp? Deo optimo maximo, bo tak pod Bogu Najwyższemu chwała, bo tak zawołał pierwszy benedyktyn, który spróbował gotowy już produkt. No i w tej chwili benedyktynkę kupuje się nie tylko w celach zdrowotnych, ale jako bardzo dobry alkohol na wiele rzeczy, prawda? Głównie na przewód pokarmowy. Podobnie kupujemy balsam kapucyński, prawda, który ma już lekko 150 lat i gdzie prawa do produkcji mają tylko kapucyni z Krakowa. No, to też jest taki ewenement i on jest także bardzo dobry i jest na wszystko. To znaczy można go pić, ale można nim przemywać, znakomity do skóry, do wszystkich liszai. Ja nie wyjeżdżam bez balsamu za granicę. To są naprawdę znakomite środki na wiele rzeczy. Pani profesor, mogę doprecyzować jeszcze, a czy są badania porównawcze
gliceryna, alkohol etylowy. Bo to jest taki trend, że wszystko się w tej chwili tak jakby przez glicerynę przepuszcza. I ja się zastanawiam, na ile to jest skuteczne. No, myślę, że to, że ma pan rację, że na pewno są takie badania. Ja ich nie sięgnęłam, dlatego że ja tak jak mówię, po pierwsze jestem przede wszystkim uprawowcem, a po drugie zajmuję się dietetyką i kosmetologią, a nie samymi lekami. Lekami tylko pobocznie, na co to działa. Natomiast oczywiście moja wiedza sięga tylko tego, co robimy w kosmetologii. W kosmetologii mamy sporo tych produktów właśnie na glicerynie, ponieważ alkohol nie zawsze dobrze działa na skórę. Natomiast to jest wszystko, co mogę panu powiedzieć. No, dlatego, że alkohol nie na każdą skórę się nadaje, gliceryna praktycznie na wszystko. Także to nie jest też źle, tylko inny kierunek użytkowania. Proszę tutaj podejść i może przez mikrofon to pytanie zadać, będzie dużo lepiej. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo jest dużo badań naukowych na to, że te zioła są skuteczne, właściwości lecznicze są szeroko opracowane od wielu dziesięciu lat i po prostu chciałam się zapytać, kiedy to będzie wdrożone w system, bo jeśli chodzi o wiele opracowań naukowych, one są po prostu jakby opracowane według tylko leczenia farmakologicznego, a nie ma fitoterapii. W ustawach, w rozporządzeniach Rady Przejrzystości, wytycznych leczenia wielu, wielu chorób. No i kiedy po prostu coś się zadzieje dobrego w rządzie, żeby uznano fitoterapię jako po prostu tą starą, dawną medycynę, a teraz najnowocześniejszą jednak w XXI wieku i najbardziej skuteczną. Znaczy to myślę, że pytanie jest nie do mnie. Dokładnie tak. Ale natomiast mogę się tylko ustosunkować do tego. Chcę powiedzieć tak, że ponieważ całe życie mieszkam w Krakowie, więc obserwuję przeróżne instytucje, które właśnie leczą i są to albo osoby, które przyjechały, Tajlandia, jakieś tam różne inne kraje, prawda, chińska medycyna i tak dalej. Co weszło? Weszło na pewno w całości Ajurweda. I Ajurweda jest akceptowana przez międzynarodowe wszystkie stowarzyszenia lekarskie. Ajurweda jest jedynym niekonwencjonalnym sposobem leczenia, który równocześnie stosował operacje. W innych nie ma tego, w Ajurwedzie jest. I Ajurweda jest w 100% przyjęta. I takie, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że bardzo często te same produkty stosuje się w Ajurwedzie i u nas. Niektóre przepisy Ajurwedy mają po 6 tysięcy lat. No, także, że i Ajurweda rzeczywiście weszła. Jeszcze tak, żeby odpowiedzieć na pani pytanie. Bo jeszcze tak, skąd ta Ajurweda, bo no jakieś, nie wiem, ze 30 lat temu pojawili się u mnie na uniwersytecie lekarze, no niestety tylko angielski był dostępny, bo oni wołali tak, żebym ja przyszła na ich warsztaty, a oni przyjdą na moje. No ale nie było to możliwe, bo mnie 40 osób mówi tylko po polsku, więc nie mogliśmy się tak wymienić, ale rzeczywiście wtedy pokazywali mi te przepisy, które mają, to są rodzinne przepisy, przekazywane tylko w rodzinie. Natomiast oni wszyscy w tej chwili oprócz tego kończą medycynę, po to, żeby to było zarówno, żeby to było jak gdyby potwierdzone przez aktualne badania. Ja myślę, że my w zielarstwie w tym kierunku idziemy, że wszystko to, ja na przykład mam w wykładzie takie zioła, które benedyktyni uprawiali w IX wieku. I wszystkie te zioła, dokładnie 23 gatunki opisane w IX wieku, wszystkie się potwierdziło znakomicie ich działanie. Dokładnie na to samo nawet stosujemy. Także ja myślę, że to jest tylko kwestia jeszcze trochę badań i jeszcze lepszej współpracy nauki z praktyką.
No i że dojdziemy do tego, ale kiedy, to nie do mnie jest. Pediatrii to w ogóle jest bardzo odległy termin, bo co do dorosłych to mamy prawo wyboru, ale co do pediatrii to sąd musi się wypowiadać, mimo że po prostu jakby rodzic ma prawo wypowiadać się, czy po prostu no, chronić zdrowie dziecka. No jednak system jest trochę bardzo... Pediatrii się to szalenie zmienia. Ja pani powiem taki najprostszy przykład. Jak moje dzieci się rodziły, a mam trójkę, to wszystkim dawałam herbatkę z rumianku. Jak dałam mojej wnuczce, to wylądowałam z nią w szpitalu. W tej chwili pediatrzy w ogóle nie dopuszczają ziół poza dwoma. I to jest koper włoski i maść majerankowa. I to by było na tyle. Dawniej się kąpało dzieci w macierzance, prawda? Właśnie, bo ma działanie bakteriobójcze, bakteriostatyczne i tak dalej. Karmiliśmy, podawaliśmy herbatkę z rumianku. W tej chwili jest tak strasznie dużo alergii i te alergie to są przede wszystkim rośliny olejkodajne. Także olejki eteryczne to są jedne z najsilniejszych alergenów. Nawet my dorośli, jak idziemy na masaże, to także nam proponują, prawda, że jaki masaż, czy masaż, nawet taki całkiem zewnętrzny przez skórę, prawda, także zawsze musi być to sprawdzone, czy nie jesteśmy uczuleni. Ja widziałam uczulenia na lawendę wąskolistną, widziałam uczulenia na właśnie przede wszystkim na dziurawiec, na szereg ziół. Także to są bardzo niebezpieczne rzeczy. No ci moi plantatorzy tej lawendy, bo spędziła moja doktorantka 8 lat na plantacjach lawendowych, no to właśnie oni w pewnym momencie, ich synowie, którzy zbierali lawendę i sami młócili, wylądowali na pół roku w szpitalu. Ale problem, pani profesor, nie zgodzę się do końca z tą alergią w przypadku hodowli pomidorów na przykład. Na pomidory dużo osób ma wysypki, ale bardziej te kupne, bo te swoje nie uczulają tak. Dobrze, proszę zadawać. Pani profesor, moje pytanie jest następujące. Wspomniała pani dzisiaj o korzeniu amerykańskim, brzęczeniu, a w sprzedaży powszechnie sprzedaje się korzeń koreański. Proszę powiedzieć, czy właściwości są podobne i czym się różni tak naprawdę? Różeniec górski? Żeńszeń. Żeńszeń. Tak. Żeńszeń dość dużo się różnią. Bo w ogóle jeszcze rozróżniamy żeńszeń koreański, żeńszeń chiński, troszkę inny jest jeszcze w sąsiednich krajach i one mają różny skład. Dużo mocniejsze, właściwie chyba najmocniejsze, żeńszeń koreański. Dużo łagodniejsze i mniej substancji czynnych żeńszeń amerykański. No. Bardzo duża jest różnica. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo, pani profesor. Dziękuję. Jeszcze.